niestety. Siemano, dobry. Potrzebujesz może czegoś? Co pan ma na myśli? Informacje, jestem reporterem. Robię zdjęcia, robię kurwa wywiady. Może byś chciał być zainteresowany jakimś dobrym kurwa nowinką, ha? W sensie robi pan wywiady, czy udziela pan wywiadów? No robię wywiady. Ja mam udzielać wywiady, jak kurwa jestem prosty reporter. Gdzie bym kurwa jakieś wywiady udzielał? A to pan w jakiej gazecie pracuje? Jestem wolny strzelec. Frajerzy tylko pracują w gazetach, kurwa. Kontrolowani przez sztureczki wielkich korporacji. Ja jestem niezależnym reporterem, twórcą, artystą, pisarzem. Frajerzy, tak. No. Jak pan szuka jakichś sensacji i takich klimatów, to może pan się do mnie odezwać. W sumie... Kończę to moja właśnie... wizytówka. Proszę bardzo. Okej. Okay. Jak chcesz to dzwonić, szukać, pytać... Mam kilka fajnych, gorących tematów oczywiście. Nie na darmo. A idzie mój informator. Ma kilka informacji o tym, że podobno w jednostce policyjnej są... wykroczenia, przekroczenia, kurwa, łapówkarskie. Ale muszę z nim prywatnie pogadać. Psst! Ej! Masz tą kartkę? Kurwa, nie znam tego chłopa, poczekaj, że kurwa, stój. Pytam się, czy masz tą kartkę z informacjami. Teraz chcesz milczeć, kurwa, jak prawie mam ich na włosku? Nieważne. Ciężko zdobyć informacje w tym czasie. Ten streamek traktuje jako audycję radiową, robię... Aj, kolejny, telefonie jak Lok. Kto to jest? Aha, niezła z niej siksa. Jeszcze nie wiem, po co mam jej zdjęcia, ale na pewno się przydadzą. Przezorny, dobrze ubezpieczony. Masz rację. To idzie mój informator, nie rób dziwnych ruchów, okej? Okay? Chaplin! Spokojnie, on jest też z gazety. Chcemy to wyjaśnić po prostu. Masz te informacje, czy nie? Chodźmy na bok, odejdziemy, pogadamy prywatnie. Masz, czy nie? My bad. Okej, to był twój błąd, jasne. Yeah, słuchaj, masz kasę? Dzięki za info. Tak, tego się myślałem. Patrz, co mi pokazał, patrz, co ma. Patrz. Kurwa. No kwity na policjantów. Kwit na policjantów, że są łapówkarskie akcje. Ile bym chciał taki wywiad ciekawy? Ciekawy wywiad? Ale ze mną? Czy no, ja przeprowadzam z kimś? No tak, rany. No. Ty słuchaj, tu chodzisz po ulicy. Widzę, że masz jakieś znajomości. Aha. Może masz jakiś ciekawy temat, byś mi nawinął coś. Słuchaj, ale czego wywiadu szukacie? Romansu? Jakiś świeżerczy temat? Powiem ci tak, ja... Polaryzujące coś w społeczeństwo? Ja powiem ci tak, ja robię wywiady z gangsterami. Mam dwa wywiady z gangsterem i jak opowiadał o swojej przeszłości. Jeśli masz coś w tym temacie, to ja chętnie bym zadziałał, bo głównie takie kryminalne reportaże. A co powiesz na przykład na wywiad z bossem na przykład w czeczeńskiej mafii? To jest tak, to jest top topów, kurwa, top topów. Żeby się dostać do niego, to ja muszę cztery niedźwiedzie, kurwa, udusić, kurwa, rękami, a jednego stopą. I oni dopiero mnie, wiesz, przez te, kurwa, wszystkie bębny informacyjne, okej, to puszczają mnie. Przez te błony, rozumiesz? Trzeba zrobić szereg testów, kurwa, żeby dostać się do tego szefa i z nim pogadać. Ale tak się składa, brachu, że jestem, kurwa, po testach i takiego, kurwa, normalnie bossa czeczeńskiego, to jak pierdnąć mam do gadki. No słuchaj, no jeśli byś mi ogarnął kontakt, jeśli to byłoby jakieś potwierdzone info, że to jest ten gość, jasne? Tak, to myślę, że... Muszę zerknąć to wam na koncie. No tak, 40 tysięcy mógłbym przeznaczyć na ciebie. 40 tysięcy, okej, masz mój numer, odezwij się do mnie i na pewno to się długo skołuje, dobra? Jasne. Lecę dalej szukać tematów i jak chcesz, lecę na łączach. Zdrówka! Jasne. Hela ho, wesołych świąt! Tak, wesołych świąt. Letki? No, tematy polaryzujące społeczeństwo. Czyli polaryzujące, można tak powiedzieć, że dzielą społeczeństwo na dwie grupy. Rozumiesz? Temat polaryzujący. Aj, ile letki chyba świeże na streamie. 14 września, świeżak, jebać go. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu, krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.